Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kwojak, witam po rocznej przerwie w kolejnej odsłonie mojego programu przedpremierowo. Dzisiaj, jak wiecie już po tytule, skupimy się na FIFA 20. W tej pierwszej części trochę wam pomówię o trybie Volta, potem zajmiemy się edycjami i w trzeciej części o trybie kariery, czyli w trybie, na który jestem nahypowany. No, niemiłosiernie. Moi drodzy, po pierwsze co, to nie wiem, czy ja FIFA nagram od razu po premierze, czy kilka dni po. Ale na pewno trybie kariery zaczniemy i będę to robił nieco lepiej niż FIFA 19, bo tam były różne takie sytuacje z prawami autorskimi, musiałem trochę dźwięk wycinać z niektórych, co mnie troszeczkę podburzyło tutaj. I stwierdziłem, że takich pociachanych odcinków nie chcę i po prostu być może jeszcze dogam taki odcinek kończący to wszystko, ale w FIFA 20 zabierzemy się za to na poważnie. A co nas czeka, dowiecie się w trzeciej części filmu. Nazwy tryb Volta. Będzie to typ, gdzie będziemy mogli grać na takim normalnym ulicznym boisku. Będą też do dyspozycji takie normalne drużyny. Będziemy sobie mogli grać na przykład Mbappe czy Ronaldo właśnie na takim ulicznym boisku. Ale przyznam, że nie tak bardzo. Trochę też o tym wspomniałem w drugiej części, ale przyznam, że nie za bardzo mnie to interesuje. Ja jestem napalony najbardziej na typ kariery, o czym też zresztą wam powiem. Także tyle. Mówię, za bardzo tak nie siedzę w tym trybie, tylko tak stwierdziłem, że warto o tym wspomnieć, że coś takiego będzie, futbol uliczny. Jeżeli kogoś interesuje, to tam doczyta. Ja gdzie w trybie kariery siedzę. Wiadomo, że takie coś będzie. Skrążą głosy, że to dobrze, bo wiem, że FIFA Street, tam, która właśnie nie chodzi, tam, która tam jest najnowsza, cieszyła się dosyć sporym powodzeniem. Więc też ten tryb Volta, sprawdzę go, nie sprawdzę go oczywiście, ale mówię, najbardziej mnie interesuje w tym wszystkim typ kariery. Ale cóż, może teraz przejdźmy już do prezentowania wam edycji. Dobrze, moi drodzy, teraz więc to obiecane edycje. Edycja oczywiście taka jak w latach poprzednich, będę wam prezentował. Po prostu czytam wam, co tutaj jest napisane i takie zrobimy sobie po prostu ich porównanie. Zacznijmy od edycji, może standardowej. Tutaj sobie przeniesiemy. Po prostu od najtańszej do najdroższej będziemy sobie szli. I teraz tak. Wykorzystująca silnik Frostbite gra EA Sports FIFA 20 na PlayStation 4 ożywia oba oblicza światowej piłki. Prestiż rozgrywek zawodowych i zupełnie nowy, realistyczny futbol uliczny w trybie EA Sports Volta, to też jest nowa rzecz, ale ja tak za bardzo mówię, mnie tylko typ kariery w FIFA interesuje, ewentualnie Ultimate Team, ale to już tak totalnie na marginesie. Ja w typ kariery gram, jak to się mówi, tylko trochę grzeczniej powiem, jak popierdzielony, więc o tym najbardziej. Tutaj mamy, też będziemy mieli takie na ulicy Voltę, ale podejrzewam, że ci co zaznajomieni to wszyscy wiedzą, więc typ uliczny. Będziemy mogli grać też takimi zwykłymi drużynami, na przykład i tak dalej, na boisku, na ulicy, ale mówię, mnie to tak mało interesuje. Ja bym chciał po prostu, ja mieć typ kariery, ewentualnie Ultimate Team. FIFA 20 to też wiele innowacji. System piłkarskiej inteligencji tworzy podwaliny pod niespotykany dotąd poziom realizmu rozgrywki FIFA Ultimate Team. Pojawią się nowe sposoby budowania wymarzonego składu, a EA Sports Volta prowadzi futbol z powrotem na ulicy i pozwoli rozgrywać realistyczne mecze małych drużyn. Zamów edycję standardową gry FIFA 20 w przedsprzedaży, a otrzymasz do 3 złotych paczek rzadkich kart, jedną tygodniowo przez 3 tygodnie, ikona na wypożyczeniu do wyboru, możliwość wybrania jednej z 5 ikon wersji pośredniej na wypożyczeniu na 5 metrów fut, wyjątkowe stroje fut. I to tyle, jeśli chodzi o edycję standardową. Przejdźmy do edycji mistrzowskiej, czyli ten drugiej pod względem ceny. Zamów edycję mistrzostwem gry FIFA 20 przez sprzedaży otrzymasz. Dostęp na 3 dni przed premierą, możliwość gry 24 września, do 12 złotych rzadkich kart, jedną tygodniowo przez 12 tygodni, ikona na wypożyczeniu do wyboru, możliwość wybrania jednej z 5 ikon wersji pośredniej na wypożyczeniu na 5 metrów fut, wyjątkowe stroje fut. Teraz edycja Ultimate, tutaj zamkniemy. Zamów edycję Ultimate gry FIFA 20 w przedsprzedaży otrzymasz. Dostęp na 3 dni przed premierą, możliwość gry 24 września, do 24 złotych paczek rzadkich kart,
dwie tygodniowo przez 12 tygodni. Ikona na wypożyczeniu do wyboru, możliwość wybrania jednej z pięciu ikon wersji pośredniej na wypożyczeniu na 5 metrów foot i wyjątkowe stroje foot. I to tyle. I to tyle. Tutaj sobie porównamy, tutaj dostaniemy... czekajcie, zgubiłem. Czy to jest? 24 paczki rzadkich kart. Tutaj 12, a w standardowej tylko 3. Także podejrzewam, że to was głównie interesuje, no bo to jest taka w sumie najważniejsza różnica. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy teraz dalej do omówienia trybu kariery. Omówiłem, co mi się tam podoba i o takich zmianach, na których bazowałem się na filmie PLKD. Także zapraszam bardzo serdecznie do następnej części. Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o ten tryb kariery, to on w końcu będzie wyglądał tak, jak powinien według mnie wyglądać w FIFA 19. Otóż będziemy mieli, jest tam PLKD, robił już o tym film, macie do niego link w opisie, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Będziemy mogli przede wszystkim wybrać wygląd naszego menadżera, jakby zrobić samemu, nie będziemy mieli ich tych jakby modeli postaci narzuconych, tak jak było to w 18 tudzież w 19. Dodatkowo, co najważniejsze, znaczy wszystko to jest ważne, jakby to wszystko się komponuje w taką odświeżoną całość. Będą w końcu te konferencje prasowe wyglądały tak, jak wyglądały w drodze do sławy. Tak, były pogłoski, że będzie to tak wyglądać już w FIFA 19. Niestety trochę się z zawodem, bo w FIFA 19 ten typ kariery prawie w ogóle nie różnił się niczym od tego z FIFA 19. Były tam oczywiście jakieś zmiany, ale to były takie zmiany delikatne. Gdzieś tam wyczekiwanie graczy po klauzulu odstępnego i tak dalej. No oczywiście zmianą były też to, że są te rozgrywki europejskie, ale to poza tym żadnej takiej znaczącej zmiany tutaj nie było. Ten tryb i tak nie jest idealny. Uważam, że ten potencjał jest niewykorzystany w tym typie kariery, ale teraz w końcu będzie to wyglądało tak, jak zawsze chciałem, żeby to wyglądało. Będą te konferencje, będą nas pytać i tak dalej, tak jak to było w Zody do Sławy. Wszystko macie zresztą polinkowanym przeze mnie materiale, można sobie zobaczyć. Kolejną nowością są morale naszej drużyny. To znaczy, w zależności od tego, jaki motyw na tej konferencji, jaki styl wypowiedzi, no, tak jak było w Dede do Sławy, tam decydowało o naszym takim temperamencie u stosunków do menadżera, tak tutaj będzie to decydowało o moralach drużyny. Czyli tam jak powiemy, że no czy tam chłopaki się dobrze sprawili i tak dalej, no to te morale się podniosą. Jeżeli powiemy coś innego, na przykład, że wygrać to był obowiązek, czy no, nie, no, nie chcę tutaj wymyślać, żeby potem mi nie posądzili, że to nie ma sensu, no to te morale będą spadać i będą potem niskie. Dodatkowo mamy morale każdego z zawodników. Czyli jeżeli tam powiedzmy ktoś o nim wspomni też na konferencji prasowej, bądź tam w jakimś innym kontekście, jeżeli powiedzmy napisze do nas wiadomość, bo z tego co zaobserwowałem na tym materiale, będzie można im na tej wiadomości odpisywać, te co one tam do nas wysyłają, to też te morale będą oczywiście wyżej. Jeżeli posadzimy go na ławce, on będzie chciał grać, tak jak to było, że nas zawsze prosili w tych wiadomościach prywatnych, że chcą już grać i że nie chcą siedzieć na ławce, to w końcu też te morale będą niskie, a jeżeli tam coś napiszemy, czy po prostu będą grać, no to te morale będą wysokie. Także w końcu ten typ kariery nabierze jakiegoś takiego sensu, chociaż wiadomo, też Domanu robił o tym film, jakie tam te zmiany też powinny się znaleźć. Oczywiście takie niekosmetyczne zmiany też są ważne, ale ten typ kariery w końcu będzie wyglądał tak, jak powinien wyglądać. Oczywiście jeszcze Ultimate Team, zamierzam wziąć się trochę na poważnie. W karierze 19 kończyć nie będę, ponieważ miałem tam pewne też problemy z prawami autorskimi, trochę tam musiałem powycinać i stwierdziłem, że takiej serii miszmasz to robić nie będę, ale w 20 zabierzemy się za to na ostro. Mam oczywiście nadzieję, że
że będziecie mi w tym towarzyszyć. Cóż, moi drodzy, to w tym materiale byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wchodźcie na kanał transportowy i na Instagrama. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Zapraszam też na Discorda. I cóż, do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.